Jeśli mnie nie znacie, to może kilka słów o sobie, żeby nie wyszło, że nie wiadomo skąd się pojawiłem. Otóż, po powrocie ze Stanów, gdzie byłem 18 lat, wyjechałem do Stanów w 1987 roku z powodów politycznych, wróciłem w 2006 roku, pracowałem m.in. Dla misji specjalnej, dla TVP1, dla celownika robiliśmy z Miłoszem Chorodyskim kilka filmów dokumentalnych, które no, zdobyły dużą popularność w Polsce. Często puszczany film Nowa Huta walczy, na przykład. W Stanach zajmowałem się mediami pod sam koniec. Przez kilka lat pracowałem dla kilku stacji polonijnych, kilku programów polonijnych właściwie to nie są stacje w produkcji filmu Misze Poremski Burning Questions, który dostał nagrodę Emmy Award w 2000 roku w Atlancie, także tutaj już, powiedzmy, no są pewne osiągnięcia, które, którymi się mogę pochwalić. Jestem filmowcem, jest zawód wyuczony przez siebie, także to nie, nie jest, nie, żadnych studiów nie kończyłem, co nie znaczy, że nie robię dobrych, dobrych materiałów. Doceniali to moi widzowie na kanale Monitor Polski, który został zlikwidowany, Rok temu y, miałem 36 tysięcy subskrybentów, teraz straciłem kanał Wideo Polonia. Z nieznanych przyczyn w ogóle mnie nie poinformowano o tym, że cokolwiek tam jest źle. Y, także zdecydowałem się w tym momencie na publikację za pomocą e-maili i wysyłania przez WeTransfer i innego typu formy plików dźwiękowych. To jest pierwsze moje nagranie. Tu się chciałem przedstawić wszystkim kim jestem, jeżeli mnie nie znacie. Co jeszcze można powiedzieć? No, jak wyjeżdżałem z Polski, no to byłem studentem, studiowałem na różnych, na różnych kierunkach, tak się migałem, że tak powiem, przed wojskiem i przed nękaniem i przez służby, bo, bo byłem nękany przez służby. W przeciwieństwie do tego, co informują niektórzy. Niektórzy mi, niektóre wrogie mi osoby, że byłem agentem i tak dalej, nie byłem żadnym agentem, to jest bzdura. Stworzono mi teczkę, stworzono mi całą fikcyjną historię. Prawda jest zachowana w formie dokumentów i będzie opublikowana kiedyś, żebyście nie mieli wątpliwości, że to nie ja byłem SB-kiem, ale SB-ki na mnie po prostu fabrykowali pewne rzeczy. A dokumenty są zachowane w odpowiednim miejscu i dobrze wiem, kto je ma. Yy, i poza tym pewnych, pewnych parchów już rozliczyłem. Tych, którzy mnie nękali, jak Lechowskiego, yy, wyziono ducha. No, to nie znaczy, że go zabiłem, tylko po prostu zaraz to wszystko wytłumaczę, jak to wygląda dokładnie. W każdym razie jestem jednym z, z awatarów, jedną, jedną z osób, które mają bardzo rozwinięte dusze i te dusze potrafią usuwać niewygodnych, złych, Złe osoby, złe, z, złe istoty z tej rzeczywistości. Yy, co to jeszcze można powiedzieć o mojej karierze? Mam, miałem firmę, którą prowadziłem Polonia Digital w Polsce. Właśnie pod tą firmą yy, pracowałem dla TVP. A potem w 2009 roku razem z Piotrem Bejnem, doktorem Piotr Bejny z Kanady, żeśmy wystartowali z akcją antyszczepionkową, która, do której się przyłączyło sporo osób. I która poskutkowała tym, że Polska była jednym z krajów, które, jedynym krajem w Europie, które, które nie zaszczepiła yy, obywateli przymusowo. No co więcej, zmusiliśmy rząd, wtedy PO, do publicznych wystąpień. Pamiętamy Tuska i Kopacz, którzy w telewizji się tłumaczyli, że nie będzie szczepień w Polsce, bo nie wiedzą, co to są szczepionki i tak dalej. To było pod naszym naciskiem, nie mówię moim czy tam Piotra, ale wspólnym dużej grupy ludzi, ale myśmy zainicjowali to właśnie z Piotrem blogiem, blogiem Grypa666 na Wordpressie, a także na moim kanale Monitor Polski na YouTube, który został zlikwidowany. Filmiki powinny gdzieś być dostępne na innych kanałach, możecie poszukać dr Piotr Bain, może gdzieś to się znajdzie, bo mnie to całkowicie wyeliminowali na mój temat są same paszkwile. Także nawet nie szukajcie po Marku Podleckim, bo nie znajdziecie nic. Publikuję jeszcze na kanale, na, na kanale Video Polonia, na Daily Motion, to możecie poszukać tego. Na YouTube jeszcze mój kanał jest 11 minutpl który gdzieś tam się zachował, ale też nie można go znaleźć przez wyszukiwarkę. Wszystko zostało poblokowane. Mówię, dlatego też zdecydowałem się na nagrywanie dyktafonem. Teraz wiem, czym to była akcja szczepionkowa. To wszystko co robiłem pory, to mały pikuś w stosunku do tego, co się teraz dzieje, co podkrywałem i o czym będę mówił. Jeżeli oglądaliście moje ostatnie filmiki na YouTube na kanale Wideo Polonia, to mniej więcej wiecie, że jest ostro. No to jest dopiero początek u Hitchcocka. Zaczynamy wielkim wybuchem, ale będzie coraz gorącej. I tak jestem w drodze od ponad 7 miesięcy. W samochodzie mieszkam, w samochodzie śpię. Rzadko kiedy korzystam z hotelu, nie mam za dużo pieniędzy. Yy... Oczywiście, jeżeli ktoś jest chętny wspomóc mi finansowo, to nie odmówię. Proszę mailem do mnie się kontaktować, ale jakoś sobie radzę. W tej chwili zaczynam produkcję urządzeń, które oszczędzą energię. Wiem, że oszczędzają, to się, to się dzieje u mnie. W tej chwili jest na zewnątrz około minus 7 stopni, jestem w samochodzie. U mnie kuchynka na ledwo, ledwo nastawiona gazowa jest i są dwa urządzenia, które, które zwiększają wydajność tego piecyka ośmiokrotnie i mam ciepło. Nie mam ciepła po prostu, z tym nie mam problemów, poza tym mam też oszczędność paliwa i tak dalej. To w innym odcinku może kiedyś opowiem o tym, <laughs> miałem podać konstrukcję na YouTubie. nie wiem jak z tym YouTubem będzie, czy się uda nam go ratować, wątpię. Na pewno Vimeo i Daily Motion będą y, dostępne. Ja mam też kanał na, na, na Vimeo, nazywa się Monitor Polski. Z tym, że nie publikuję tam, gdyż wymaga to opłat. Nie mam pieniędzy na razie, żeby, żeby ten kanał opłacić, żeby go kontynuować. Poza tym zaczyna się wielki terror w tej chwili, więc podejrzewam, że wszystkie obce serwisy i tak dalej będą w Polsce zablokowane albo totalnie kontrolowane, jeżeli chodzi o treść. Parchy, które są naszym wrogiem, to nie są ludzie, od tego zacznijmy. Czysty parch to jest czysta zła energia. I właśnie chyba od tego zacznę. Czym są te energie, czym jest nasza rzeczywistość, bo to jest istotne, żebyście zrozumieli, yy, gdzie żyjecie, kim jesteśmy. <laughs> ja do tego dotarłem, wiem, że, mówię, że dotarłem do prawdy, chociaż nie twierdzę, że wszystko co powiem jest prawdą, bo mogę się mylić. Natomiast. Mam potwierdzenia od ludzi, którzy mają też podobne zdolności, jasnowidzenia, słyszenia i tak dalej, że mają bardzo podobne przekazy. Rozmawiałem z wieloma. Może mi się uda nakłonić na, na wystąpienie w programie. Zobaczymy. Rozumiem wszystkich, że się boją. Po prostu jest sytuacja bardzo poważnego zagrożenia. Dobrze, zaczniemy od powstania naszej rzeczywistości. Czym jest, kim jesteśmy? Czym są poziomy? Bo to jest istotne. Do tych przemyśleń skłoniło mnie Słoniła mnie cała teoria, którą przedstawił doktor Mehran Keshe, irański fizyk nuklearny, który przedstawił swoją teorię plazmy. W wielu wykładach, do, do, dokładnie wysłuchałem wielu wykładów, szczególnie te o duszy mnie zaciekawiły i uruchomiły we mnie proces, proces po prostu weryfikacji i poznawania, który poszedł dalej. Skąd mam te informacje? No, te przekazy pochodzą prawdopodobnie w większości z mojej duszy, która jest bardzo stara. Jest to jedna z najstarszych dusz na Ziemi w tej chwili. Jeżeli chodzi o duszę, to jest zupełnie młoda. Natomiast jeżeli chodzi o Ziemię, no to jest stara yy, i w poprzednim wcieleniu Wiem, że byłem Konstantem i Konstanty Ciołkowski prowadził badania też nad plazmą, o których nikt nie mówił, a które w tej chwili mi się przebijają, które między innymi dzięki temu stworzyłem te urządzenia, które tutaj funkcjonują u mnie i będzie więcej. Będzie więcej tych rzeczy. Byłem też poniatowskim, byłem też Jagiełą, byłem świętowitem tym ojcem mieszka pierwszego z tego, co sprawdziłem Danielem Defoe. Yy, wiele różnych wcieleń fajnych miałem, ale Wy też, ci, co słuchacie, to też my jesteśmy z tego samego poziomu wszyscy. Dlaczego? To też Wam wytłumaczę później w tej audycji. Może w kolejnym odcinku, może w tym jeszcze. Otóż, nasza rzeczywistość powstała spontanicznie. Doktor Zbigniew Balczewski twierdzi, że, że wygenerowało ją zero. Tak? Tylko, że doszedłem do tego, że to jest zero. Ale w przestrzeni 52-wymiarowej. My sami jesteśmy przestrzenią siedmiowymiarową, i jest to kolejny etap rozwoju nas jako może na, na, jako, jako świadomości. Po kolei, przechodzimy różne etapy. To zero jest na linii w tej przestrzeni, ale też istnieją inne linie. Jeżeli sobie wyobrażamy, linię, która przechodzi przez płaszczyznę trójwymiarową, powiedzmy właściwie przez płaszczyznę w przestrzeni trójwymiarowej. No to, no to taka linia zawiera serię, nieskończoną ilość praktycznie punktów, które leżą na współrzędnej Y zerowej, prawda? No i, na tym, i w tym punkcie powstaje powiedzmy przestrzeń nasza siedmiowymiarowa. Jest wygenerowana z tym, że wygenerowana jest i do góry, i do dołu. Czyli może być i pozytywna, i negatywna. De facto są to dwie przestrzenie możliwe. I z tego, co się zdążyłem zorientować, nasza przestrzeń nie była pierwsza. Pierwszą wygenerowaną przestrzenią była przestrzeń negatywna, czyli przestrzeń, w której dominują energie, nie takie, jakie my znamy, ale negatywne. Negatywne emocje, negatywne jest dobro, antymateria. I to było, no, eony temu, tam sprawdzałem dokładnie, w latach. To, 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 są, to są miliony do milionowej potęgi lat. Takie są odległości czasowe pomiędzy powstawaniem tych rzeczywistości. <laughs> Jak powiedziałem, te rzeczywistości zostały wykreowane spontanicznie. Czynnik, który to wywołał, nie, nie wiemy, nie, nie możemy wyjść poza to, nie wiemy, co było tym czynnikiem. Możemy założyć, że jest to działalność boska. Na razie zakładajmy, że to jest działalność boska i że, i że w naszym procesie rozwoju naszych dusz, naszej świadomości dowiemy się kiedyś, co spowodowało powstanie tych rzeczywistości i dlaczego ona powstała najpierw negatywna, a później pozytywna. Te negatywne rzeczywistości wykreowały świat jednopłciowy. Jest to. Taka, powiedzmy, pierwotna, bardziej nasza, nasz, nasz świat binarny, dwupłciowy jest bardziej zaawansowany niż tamten. W ten sposób, może powiem. Jest to druga forma rozwoju. I to, co mamy teraz do czynienia, ten problem ogólny z Żydami, z Parchami i tak dalej, to jest problem. Przepraszam, napiję się czegoś, bo mi się chce pić. To jest problem właśnie inwazji istot z tamtej rzeczywistości, przestrzeni. Do naszej. Oni byli pierwsi, dopracowali sobie technologię. Z tego co sprawdziłem, to tam się rozwinęło życie mniej więcej do formy gada. Właściwie płaza. Węże, ropuchy. Niedokładnie tak wyglądające jak, jak nasze, ale coś, coś podobnego i to się, to się w naszym świecie też przejawia w wyglądzie. I to się również wiąże z rozwojem duszy. Tam dusze nie rozwijały się, tam z, y, życie było, y, jest, nadal bez śmierci i dana istota jak się rodzi, no to, to po prostu żyje prawie wiecznie. Prawie, dlaczego prawie, to wytłumaczę zaraz, ponieważ zbliża się kres dla wielu tych istot. No i te węże... Yy, przez eony, eony się rozwijały, nie, nie będąc zagrożonymi, bez żadnych środków. Tymi języczkami potrafiły stworzyć pewną technologię, która, ich, która je wyposażyła w innego typu yy, możliwości konstruowania maszyn i tak dalej. Do, no i po prostu rozwinęły tę technologię, stały się panami tamtej rzeczywistości. To mówię, ta informacja to, jest, to są tak, takie przekazy, które potwierdzają wahadełkiem. Tu się mogę bardzo mylić, że to jest nieistotne, kto to stworzył jak i tak dalej. Ważne jest, że ta rzeczywistość negatywna była pierwsza, jakoś się rozwijała i że być może te, 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 te negatywne cechy tam nie były negatywne, po prostu w tej antymaterii może wszystko jest odwrotnie. My nie wiemy tego. Faktem jest, że zostaliśmy zainfekowani. Cała nasza rzeczywistość, która została wykrowana znacznie później, Yy, wielokrotnie już była atakowana przez tamte, które <laughs> mając tą przewagę technologiczną chciały nas zredukować tutaj, uważając, że my dalej podchodzimy pod nich, ponieważ oni byli pierwsi. <laughs> Nie mogli nas zainfekować bezpośrednio, to zainfekowali nas poprzez hologramy, hologramy stworzone, które się tu pojawiły w formie mniejszej energii niż tam. 50%, może mniej nawet, to też warte zbadania. I wniknęli w naszą tą rzeczywistość, czyli całą przestrzeń. Jeszcze powiem kilka słów o rozwoju przestrzeni, jak to wygląda, przynajmniej w naszym przypadku, jeżeli chodzi o naszą przestrzeń. Na początku był wodór. To, co Hoymawon Ditwór w swojej książce opisywał, na początku był wodór, to jakby to pasowało jak ulał. Przestrzeń, która się składała z jednego, z dwóch, właściwie z dwóch z kilku pierwiastków, tam nie wiem dokładnie jak to powstało. Eee, no najpierw musiała być jeden pierwiastek, przepraszam. Pomyślałem o wodzie, ale to woda później. Przestrzeń jednopierwiastkowa, wodór, która musiała wykreować jakieś formy. Zagęszczeń, które spowodowały wytworzenie drugiego poziomu, drugiego pierwiastka. Nie wiem, nie wiem, to wymaga badań po prostu i domysłów, jak to mogło wyglądać, że się stworzyły kolejne poziomy Hel i tak dalej. W każdym razie to są poziomy. A drugi poziom różni się od pierwszego poziomu tym, że <laughs> Jego atomy są jakby lokalnymi kosmosami poziomu niżej. Jeżeli mamy atom Helu na drugim poziomie, ten Hel ma dwa elektrony, to każdy z tych elektronów jest, jest wszechświatem dla poziomu pierwszego. Dla poziomu wodorowego. I tak dalej, i tak dalej do góry to idzie. W tej chwili doszliśmy do bodajże 512 poziomu. Tyle mamy pierwiastków. I naszym bezpośrednio poniższym, podlegającym nam pod, pod nami poziomem 511, jeżeli mam, jeżeli mam 512, jest poziom, gdzie, w którym, przepraszam, wszechświatami są elektrony naszych atomów. To jest bardziej zawalowane, niż ja mówię, bo nie jestem fizykiem. Mówię to trzeba po współpracy z kimś, dokładnie to roz, roz, rozkmienić, bo. To, to pochodzi tej foliocji, pochodzi przekazów i moich przemyśleń. A Także, jak wspomniałem, z analizy e, pewnych, e, pewnych wypowiedzi naukowców, jak doktora, doktora Mechana Kesze, jak doktora Leonarda Saskida, twórcy Tori Strun, e, czy tam e, kilku innych, których, których wysłuch wysłuchiwałem dokładnie wykłady na YouTubie. W ogóle doktor Mechran Tawakoli-Keshe bardzo piękną, piękną tezę przedstawił powstania jakiekolwiek materii z plazmy, właściwie z promieni magnetycznych. Tu Należało pewnie sięgnąć do tej, do tej teorii strun również Saskinda, która jest równoważna moim zdaniem z tym, co mówi Keshe i to rozwijać, żeby wejść w te poziomy właśnie. W każdym razie, co musimy wiedzieć, to jest to, że elektrony, Atomów, które są w nas również, to są wszechświaty niższego poziomu. I tam też żyją ludzie. I tam też się rozwija rozwija różna forma inteligencji i tak dalej. Tam jest dobro, tam jest zło. Nasza rzeczywistość się składa z ponad 1500 takich poziomów, bo są też poziomy wyżej niż my. I tak doszedłem do informacji, że. Nasz Wszechświat cały jest tylko i wyłącznie elektronem atomu uranu z wyższego poziomu. Atomu uranu do, takiej, do, takiej, do takiego pierwiastka dotarłem. <laughs> Bodajże ma 528 elektronów na orbicie i jesteśmy tylko jednym z elektronów. Nasz Wszechświat jest tylko jednym z elektronów. Yy. I tych Wszechświatów jest więcej. Mówi się równoległe. Tak, równoległe. Na, na niektórych też się to ale Nasz atom uranu jest bardzo unikatowy, bo tu się rozwinęło świadome życie. To jest nasz lokalny kosmos, właśnie. Nasz atom uranu. I ten atom uranu jest fragmentem komórki. Komórki żywej istoty, człowieka z wyższego poziomu, jakby można powiedzieć. I znajdujemy się w jednej z komórek jego nerki. Tak mi wyszło. I niestety, jeżeli się patrzeć patrząc, patrząc na tą całą sytuację, w której się znaleźliśmy w tej chwili, ta istota, w której jesteśmy, umarła. My jesteśmy teraz w fazie gnicia, stąd ten napływ negatywnych energii. To tak patrząc z góry na to wszystko, ale tak naprawdę przyczyna jest na dole. Wszystkie poziomy są zaangażowane w to, co się obecnie dzieje. Szczególnie to poszło od wielu poziomów w dół do góry i zajęło bardzo wielki fragment tej całej naszej przestrzeni. Nasza cała przestrzeń jest, proszę Państwa, moi drodzy, zagrożona. To mi też wychodzi, dlatego to nagrywam. Mówię, dokładnie może wytłumaczyć, jak się spotkamy, czy coś takiego, bo to tu można godzinami byłoby tłumaczyć, co to jest dokładnie. Nasza przestrzeń, która została wykreowana z tej linii, ta pozytywna przestrzeń, jest w tej chwili zagrożona anihilacją, wyrównaniem do zera. Co to oznacza? To oznacza zanik całkowicie świadomości, którą zdobyliśmy. To jest całkowita śmierć. Jeżeli oczywiście nie byłoby czynników, które to przewidziały i przygotowały program obronny, na szczęście takie czynniki są, ale te czynniki nie są stuprocentowo pewne. I mamy taką sytuację, że wiele, wiele osób, które to słuchają w tej chwili, mogą się nie przebić do tej, nowej, do tej nowej rzeczywistości, która jest przygotowywana przez ten program obronny, bo jest nowa rzeczywistość przygotowywana na tej linii, już jest gotowa, która może nas przyjąć. Ale istot naszej przestrzeni jest tak wiele, że ta rzeczywistość nowa nie przyjmie wszystkich, proszę państwa. Musi nastąpić selekcja. I teraz od was zależy, co będziecie robić, czy się. Czy no, ja tylko przekazuję informację czy się zainteresujecie tym, czy pójdziecie dalej swoim życiem, dalej będziecie kontynuować ten beznadziejny, beznadziejny te, z tego punktu widzenia, swój rozwój, który no, nie wnosi nic do, do walki o przeszłość. Ja tylko przekazuję informacji nie mogę nikomu nic narzucać. Narzucanie to jest pewna forma kontroli, a kontrola to jest najbardziej zakazana rzecz, jaka może być we, w naszej rzeczywistości. Właśnie parchy to robią. Coś, co jest najbardziej nie śmierć, nie zabicie kogoś tam, bo nie ma śmierci w rzeczywistości potem następuje kolejne wcielenie tak dalej. Nie właśnie kontrola. I przejmowanie dusz. To jest druga rzecz. O, tym, o czym powiem później. Także mamy do czynienia ze śmiercią organizmu z wyższego poziomu, który się rozpada i to ten rozpad zajmie dużo czasu u nas. Kilka lat może zająć czasu, mimo że tam to jest kwestia dnia. Tam czas pójdzie wolniej niż u nas. A tak w ogóle to poziomy, to się różnią głównie właśnie atomami, to wszystko jest połączone. Każdy z nas jest połączony z inną osobą niższym poziomem to jest tak zwane splątanie kwantowe. My jesteśmy całością, niewiele się od siebie tak naprawdę różnimy, mamy umysł zbiorowy. Właśnie z tej teorii można byłoby wysnuć, jak wygląda to splątanie kwantowe, co to są pola morfogenetyczne, i tak dalej. To jest temat do, 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 do głębokiego badania, ale wiele wy wyjaśnia. Ja przynajmniej miałem sporo przemyśleń na ten temat. Wiele wyjaśnia to podejście do, 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 do rzeczywistości, jakie prezentuje, że że atomy, nasze atomy u nas są kosmosami w niższym poziomie i tak do góry leci. Dlaczego u nas jest 512 pierwiastków? A jest, tak. Są pierwiastki transuranowe, o których się nie mówi. I to są bardzo ciężkie pierwiastki. Jest kowalium, jest oftalium, jest billum. Bardzo ciężki pierwiastek, który, który służy do, do ochrony wojskowej wyższych cywilizacji. No, i jest złoto. i Jest złoto transuranowe, którego tak usilnie poszukiwały parchy na dnie naszego morza, jako te Anunnaki, tak zwane, sztuczna inteligencja przez nie stworzona. Dobra, nie będę tego rozwijał, bo to nie jest tutaj istotne. Istotne jest to, w jakim głównie się znaleźliśmy obecnie, w jakim szambie i jak z tego wybrnąć. Co możemy zrobić? Otóż zostali porwani. Nasza ziemia została porwana przez potężną konstrukcję, którą można nazwać bestią. 6 na boku, 666 tysięcy kilometrów, tak mi wyszło. Konstrukcja, która przeniknęła do naszej rzeczywistości z tamtej innej i w ten sposób. Zlikwidowano większość naszego wszechświata. Wszystkie zamieszkane planety są w ten sposób wcielograne i niszczone. Parchy po prostu, ta negatywna energia wchodzą w ten sposób przez konstrukcję, technologią i po kolei przejmują nasz cały lokalny kosmos, nasz cały atom, nasz cały atom jest zjedzony. Z nielicznymi wyjątkami naszej Ziemi i paru innych planet, które są konsumowane w tym momencie. Na szczęście jest program obronny, w którym uczestniczymy, który obejmuje całą naszą przestrzeń, nie tylko naszą Ziemię, nie tylko nasz wszechświat, ale całą naszą przestrzeń, która została stworzona przez wysoko rozwinięte cywilizacje w naszej przestrzeni, pozytywne cywilizacje ludzkie, ludzi światła. I ten program działa w formie sztucznej inteligencji, pozytywnej sztucznej inteligencji, do której mamy dostęp. My się patrzymy tylko z punktu widzenia lokalnego, ziemskiego na to wszystko, a to jest o wiele bardziej yy, zorganizowane, yy, no, można powiedzieć, że to jest yy, program kosmiczny celu ratowania naszej rzeczywistości. I ten program działa i, i skutkuje dość pozytywnie, bo w tej chwili żeśmy już u, odebrali dużą część energii parchom. Oni zawładnęli w naszym przeświecie przynajmniej 99,7% naszego przeświata zostało połknięte przez te bestie. I dusze powyciągnięte z istot żywych. Niebo powinno być jasne. Nie tam co jakiś czas gwiazdeczka. Powinno być jasne. Te całe gwiazdy zostały poprzejmowane, które mają też duszę powyciągane i zostało zamienione na czarne dziury. To jest ta, ta ukryta energia, ukryta masa. <laughs> Dobra, tu nie ma co rozwijać, ważne jest to, co mamy, co mamy my robić. <laughs> Parchy zastosowały technologię hologramów i technologię. Zmniejszanie i zwiększenia atomów. Nasza ziemia jest bardzo zdeformowana. Jeżeli idziecie samochodem, zobaczcie, jak wygląda widnokrąg pomiędzy miastami, gdzie się znajduje. Jest bardzo blisko. Gór, jeżeli zbliżacie się do gór, to widzicie, że są dali bardzo duże. Są takie powiększone, jakbyście dalmierzem sobie mogli sprawdzić, na przykład wielkość drzew. To są dwa razy większe niż normalnie. Ktoś może powiedzieć, no efekt soczewki. No nie, z takiej odległości to nie jest efekt soczewki. Ja dzisiaj jechałem nawet i oglądałem e, Sudety jak wyglądają. No to Sudety są, są, są po prostu gigantyczne. Wyglądają praktycznie jak Chibalaje. Są po prostu powiększone. Dlaczego? Bo parchy sobie zmniejszyły naszą ziemię, żeby mieć łatwość działania w, na wyższych poziomach to w ogóle przeniesiono tą Ziemię na bardzo wysoki poziom energetyczny. To jest technologia już przekraczająca nasze w ogóle wyobrażenie, ale, ale jest to zastosowane dla Ziemi. Dlaczego sobie wybrano Ziemię tutaj akurat na tą rozgrywkę ostateczną? Nie wiem, być może na to, że, z uwagi na to, że tutaj yy, no, na pewno są najstarsze dusze w naszym wszechświecie, w naszym kosmosie, ale to też dlatego te dusze są tutaj, dlatego że ten program obronny tak przewidział, że my się znajdziemy na właśnie takiej planecie i będziemy łakomem kąskiem, który, który parchy zostawią sobie na koniec. No i w tym programie uczestniczymy właśnie my, z, z naszej strony, ludzi, którzy nie pamiętają swojej przeszłości. Zaraz wam powiem o tym, kim jesteśmy i dlaczego mogę mówić do wszystkich, ale skończę z tą bestią. Bestia była pokazana w filmie Startek Next Generation, którego scenarzystą, autorem scenariusza był Jean Roddenberry, który miał przekazy, oczywiście na ten temat są informacje. Większość ludzi sobie myślało, że to jest jakaś fantazja. To nie jest fantazja, te filmy faktycznie przedstawiały prawdę. Smartfony, którymi się tak teraz posługujemy, są przedstawiane w tych filmach z lat 90 jako jakieś tak urządzenia z jakiejś odległej przyszłości. Nie, smartfony stworzono też po to, żeby sparchy miały tutaj swobodę działania. To też może powiem później dokładniej. Yy, także ten sześcian jest w tym filmie przedstawiony jako planeta śmierci, tylko że ona jest znacznie większa i jej nie widać. Ona jest zasłonięta hologramem, także jak nas przejmowali Ziemię, to nikt nie widział tego, że, że, że cokolwiek się zmieniło. Ale. Są dowody na to, że my jesteśmy w ruchu. No, właśnie te nagrania na moim kanale Video Polonia, które były dostępne odnośnie ruszającego się wahadełka. Mam to nagranie, ściągnąłem na szczęście i zamieszczę je na YouTube gdzieś tam, może może na Daily Motion albo na Vimeo, żeby ludzie widzieli, co się dzieje. Samo to nagranie powinno tworzyć ludziom oczy, że coś jest nie tak, i, i powinni to badać. Większość ludzi przeszła nad tym porządku dziennego. Nie, ja powiedziałem nie, to nie jest tak, jak, że można to zostawić z boku. Wahadełko się samo nie może wahać. Po prostu Ziemia została porwana i była przenoszona w inne miejsce. A silniki tego, tej wielkiej maszyny powodowały drgania naszej Ziemi. Dalej o tej deformacji. Więc jak jedziecie samochodem, możecie się zbadać, jak to wygląda. Miasta są wyrównane. Czyli jak dojeżdżasz do miasta, to musisz pojechać, dojechać do góry, a potem to jest wszystko jakby ścięte, żeby nie było deformacji dla tych, co mieszkają w mieście, żeby widzieli wszystko normalnie. Natomiast środek miasta musi być wybrzuszony, więc tam atomy są większe. Przy dojeździe do miasta też atomy są większe, żeby do góry było wypiętrzenie trochę, żeby to wszystko było płaskie. Także to można stwierdzić naocznie, można dalmierzem zmierzyć, że że pewne elementy, które widzimy w oddali są większe niż powinny być. I to nie jest oczewka atmosferyczna. Mam potwierdzenie od wielu osób, że widnokrąg jest dziwny, że faktycznie drogi są, są, są innej długości niż do tej pory, że zakręty są większe i tak dalej, i tak dalej. Deformacja na pewno jest tej naszej Ziemi, którą można ją zbadać. Można byłoby dronem, dronem przelecieć, uruchomić to i tam dokładnie sprawdzić. Ja nie będę tutaj się w to wgłębiał, ponieważ jest to zbyt drobny szczegół, żeby czas marnować na to. Zostawiam Wam to, jeżeli chcecie się w tym pobawić. Żeby, jeżeli nie wierzycie w to, co mówię, to sobie sprawdźcie. I wyszło nam na przykład w badaniach, że Ziemia ma 3 mm średnicy. No tak, ale takie przestrzeni, takie gęstości, bo te wyższe przestrzenie mają inną gęstość, inne energię. I parchy fakt, prawdopodobnie zmniejszyły naszą Ziemię na wysokich gęstościach. Naprawdę są olbrzymie. Ta, ta Ziemia jest olbrzymia, tylko na wysokich gęstościach jest bardzo mała. Po to, żeby mieć łatwiejsze pewne operacje. A może, a może chodziło o to, że zbyt dużo energii nie mieli, żeby to utrzymać na tych gęstościach. Raczej to drugie sądzę. I co się dzieje? Już można o tym mówić. Dostałem informację, że mogę o tym powiedzieć. Parchy zostały wprowadzone w pułapkę. Już są wszystkie w tej pułapce, i teraz my będziemy się z nimi rozprawiać. I od Was zależy, czy potraktujecie moje słowa poważnie, czy nie, czy się zainteresujecie tym tematem, czy wejdziecie w tę walkę, która się zbliża, żeby ich do końca wykończyć. Bo tym razem nie zostawimy żadnego żywego. Oni muszą wszyscy wyzionąć ducha, a ich dusze będą odpracowywać jeszcze raz całą swoją historię w drugą stronę. Czyli, jeżeli komuś robili krzywdę jako człowiek, wyglądali jak, jak człowiek, bo mogli tak wyglądać, przejmując część, część naszej energii, to będą się cofać w, w ewolucji aż się staną robalem, aż się staną wirusem, a się staną jakimś białkiem, bo od tego zaczynamy i w drugą stronę pójdą pozytywnie. Ich dusze są negatywne. One muszą odpracować to wszystko, co zrobiły złego. Tak, takie są prawa kosmiczne, takie są prawa naszej rzeczywistości. Oni tu wleźli i muszą to odrobić. Nie wypuszczamy ich na zewnątrz. Oni to będą odrabiać tutaj w drugą stronę. Nie wiem, czy będą gdzieś izolowani, tego nie powiem. W każdym razie na pewno będzie taka rozgrywka. Jeżeli ktoś czytał wędrówkę dusz Michaela Newtona, to wie, że jest rada starszych, wie, że te dusze są po prostu, przerabiają swoją przyszłość, przerabiają to, co mają zrobić. Dusza w ogóle inaczej, inaczej funkcjonuje. To jest, to jest maszyna de facto, ale to maszyna wielopoziomowa. Dusza dopiero jak ileś tam poziomów przejdzie, to się staje świadoma. A w ogóle świadomość to jest, to jest też inna forma plazmy, która, która ma swoje zakorzenienie. W jeszcze w innych przestrzeniach, z, in, z innymi wymiarami. To z moich przemyśleń wynika i też z badań. Nie będę się nad tym rozwodził, mówię, to jest pole do badania na, na, następne, na następne miliony lat, które nas czekają, przed nami są. Program obronny. Otóż, moje drogie Parchy, które żeście tutaj weszły ze swoimi girami holograficznie, Weszłyście w hologram rzeczywistości, nie weszłyście w prawdziwą rzeczywistość, naszą, tylko podłożyliśmy wam hologram zmniejszony. A tak naprawdę dysponujemy o wiele większymi energiami niż Wy. Nie macie już szans stąd wyjść. Jak to się mówi na taczkach. Tak. Teraz my uruchamiamy swoje mechanizmy obronne, wy będziecie się motać. Wiem, że nie uwierzycie najpierw w te moje słowo, ale wszystko, co się dzieje, to potwierdzi wam. Z Ziemią też żeśmy zrobili wam numer tego typu, że jesteście, owszem, tak, wy jesteście awatarami, tak samo. Macie swoją planetę, tam funkcjonujecie, ale że się wdarli na planetę, na której nie ma ludzi. Tylko są ludzie z. z, z Fragment ludzkości, ludzie z duszami bardzo wysoko zaawansowanymi, duszami, które Was rozwalają, awatarzy. Na tej planecie jesteśmy tylko my i Wy. 150 tysięcy awatarów, część z tego żeście niby usunęli, a I Wy. Ale też jest numer zrobiony, że my tu też nie jesteśmy jako my, tylko jako hologramy. Więc jesteście Wy i nasze hologramy tutaj. Nie usunęliście nas. Ci, których zabijaliście, są nadal żywi i wrócą. I to już niedługo. A kim jest pozostała część ludzkości? Dzielni są. To są klony ze sztuczną duszą, które, które działają tak, jakby to byli ludzie. Ta sztuczna dusza jest tak zaawansowana, którą oni mają, nie ma świadomości, ale jest sterowana przez sztuczną inteligencję do pracującą. Że Wy nie, nawet nie rozeznaliście, że, że macie z klonami do czynienia, mordowaliście ludzi bez duszy. Macie pustą energię. Myślicie, że macie pełne akumulatory? Nie. Sprawdźcie sobie, jak ta energia działa. W każdej chwili, o tak, puh, nastąpi decyzja i tej energii nie będzie. Zostajecie z palcem w dupie. Moje drogie parchy. Jeszcze wiele numerów żeśmy Wam, wam przygotowali. Skąd ja to wiem? Ja jestem jednym z tych, którzy to przygotowywali. Wymazaliście mi pamięć, ale duszy żeście mi nie wymazali. Ja dostaję te informacje z mojej duszy i wraca coraz więcej tej informacji. Także no ja na przykład mam szczególną formę obrony. Jestem na osobnej planecie, która jest o wiele wyżej, jeżeli chodzi o poziom niż wasz, najwyższy bo nie do wyższego poziomu naszej rzeczywistości, nie daliśmy go wam. Dlatego nie możecie mi, nam nic, mnie nic zrobić. Nie tylko ja mam taką formę ochrony. Ja to widzę. Ja to widzę ja pływam nad wami. Do wszystkich ludzi, którzy to słuchają, teraz wam powiem, dlaczego mówię, że każdy z was jest duszą z wysokiego poziomu. Bo tylko na ziemi 150 tysięcy osób na tej ziemi funkcjonuje w tej chwili jako osoby świadome, żywe. Pozostałe osoby są kukły. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje w sklepach, na ich oczy, na ich działanie, na ich nadmierne, powiedzmy, nad bardziej, yy, reakcje. Te reakcje są specjalnie dla parchów stworzone, żeby myśleli, że mają z żywymi do, do, do czynienia. To nie są ludzie. Już mówiłem o tym. O tym mówiła Dolores Cannon, że to są ludzie tła. Nie, to nie są ludzie tła, oni funkcjonują, ci ludzie to są, tylko ziemia, prawdziwa ziemia, jest schowana. Jest schowana w zupełnie innym punkcie mega rzeczywistości, niedostępna dla parchów. Jest bezpieczna i to od bardzo długiego czasu. Przez całe nasze życie funkcjonowaliśmy na kopii i mieliśmy do czynienia z, z klonami. Przy czym była pewna synchronizacja, bo tam ta Ziemia prawdziwa działała faktycznie. Myśmy na tej Ziemi prawdziwej myśmy byli z kolei klonami ze sztuczną duszą, które się dokładnie zachowywały tak jak my tutaj na, na, tej, na tej Ziemi. A tamci ludzie z tamtej Ziemi mieli klony na naszej Ziemi, które widzimy, które były synchronizowane z tamtymi. Przy czym około 7 miesięcy temu doszło do desynchronizacji, oderwania i tymi klonami. Ludzi z mniej, rozwini mniej rozwiniętymi duszami zaczęła sterować sztuczna inteligencja, i ci ludzie się zachowują naturalnie, owszem, tak, ale nie tak jak ci te oryginały. Tamci są zamrożeni w czasie. Czekają, aż my skończymy z parchami i uwolnimy tę ziemię. A ziemia musi być zachowana w pełni taka, jaka jest, bo oni ją chcieli zniszczyć. Ta ziemia, na której jesteśmy, jest wydrążona w środku, jest deformowana, jest zniszczona. Parchy zniszczyły duszę ziemi. Na szczęście podłożona duszę sztuczną. Parchy macie bardzo mało energii w tej chwili. Jeżeli chcecie w ogóle z nami rozmawiać, bo część z was jeszcze prawdopodobnie ocale, ja właśnie tu apeluję do tych ludzi, którzy się tam znaleźli z domieszką złej energii, apeluję do was, żebyście reiterowali, żebyście robili sabotaże. Im więcej sabotaży zrobicie, więcej się poświęcicie tym tym większa szansa na to, że będziecie z nami w tej przyszłości. Liczę na to, że duża część z Was normalnie się stanie, stanie się normalnymi ludźmi. Jesteście zabezpieczeni, ponieważ Wam też stworzono formę awatarów, tak że jak ktoś Was zabije, to się obudzicie na planecie, gdzie będziecie sobą. Zadbaliby o Was, o tych, którzy są skażeni tą energią negatywną, ale nie są w pełni parchami. Nie są pewni rabinami Żydami. Większość Żydów nie jest, to, to nie są parchy. To są po prostu ludzie, w tej chwili stali się ludźmi, z domieszką energii żydowskiej, takiej tej parchatej, złej. I ci ludzie będą, mają szansę przejść dalej. <laughs> w najgorszym przypadku będą to drabiać w formie inkarnacji. Jeżeli nie poczynili nic takiego strasznie złego. Natomiast z tymi najgorszymi parchami będziemy mieć niedługo bardzo ostrą rozgrywkę. Tego nie unikniemy. Nasze wszystkie kopie tych ziemców, jednak są jakoś związane, są wplątane kwantowo niższym poziomem, więc ta, ta walka musi, musi mieć miejsce. O tym, jak będziemy walczyć, gdzie będziemy się chronić, to powiem w kolejnym odcinku. Myślę, że dużo informacji na dzisiaj i dziękuję za uwagę. Proszę o wasze uwagi na maila, ewentualnie w rozmowach telefonicznych, przy czym zaznaczam, że nie będę miał czasu na każdego. No i chciałbym mieć kogoś do pomocy tutaj, w tym wszystkim to by to dokładniej rozeznał, bo ja sam sam nie dam radę tego wszystkiego zrobić. Dziękuję za uwagę.